Antykwartumsport.pl, kłaniam się nisko, a z nami jest Piotr Lisek, cześć. Cześć, też kłaniam się nisko. Pamiętasz swój pierwszy obejrzany Freak Fight? Tak, pamiętam. To było na drugiej gali fejmu w ogóle, kiedy bił się Bonus BGC. Ja jestem spod Poznania i mówię, a dobra, przejdę się. Już nie pamiętam, kiedy to było, już sporo temu. Sporo fejm przeszedł od tego czasu. A kiedy pojawiła się pierwsza myśl, że może sam wystąpisz w oktagonie? Tak, między kolegami to sobie już mówiliśmy od dawna, że o, Lisek, to pewno tu byś się nadawał i tam heheszki, no to już od dawna gdzieś tam, może wtedy kiełkowała ta myśl. No ale tak bardziej poważnie, no to w tym roku faktycznie myślałem, że a może spróbować swoich sił. Ja to jestem taki gość od zadań specjalnych, to chyba idealnie bym się wpasował, a też może mi to odblokuje. A to jest tak, że ty się interesowałeś wcześniej sportami walki, czy właśnie stricte freak fightami, czy jak to się zaczęło? Freak fightami się interesuję, no bo jestem młodą osobą, dopiero 18 lat plus VAT, ale ogólnie się interesuję jakby wszystkimi sportami, więc siedzę w tym. Tak, a mniej lub więcej. Myślę, że ktoś, kto się tym interesuje, to by mnie z pewnością zagiął, ale myślę, że wiem więcej na temat sportu niż tutaj przeciętny Kowalski, no bo się interesuje, staram się być na bieżąco. No nie ma co się oszukiwać, to była jednak gruba informacja, że reprezentant takiej dyscypliny jak skok o tyczce będzie debiutował w Fame MMA i tak się zastanawiam, a jaka była reakcja środowiska? Czytałem niedawno wywiad mojego redakcyjnego kolegi Łukasza Jachimiaka z Tomaszem Majewskim, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No i on tak bardzo stonowanie się wypowiadał, bardzo kulturalnie, ale gdzieś tak chyba dało się wyczuć, że chyba nie jest jakimś wielkim entuzjastą tego pomysłu. No nie dziwię się, Polski Związek też na pewno myśli o tym, czy ja nie ucieknę do tego freak fightu na stałe, czy ja sobie tam poradzę, czy nie nabawię się kontuzji. Oczywiście są to jakieś niewiadome, ale ja zaznaczam przede wszystkim, że ja chcę dalej trenować z konkurencji w kogutyce i tam będę się angażował w 100%, żeby jak najlepiej reprezentować naszą Polskę na arenie międzynarodowej, cieszyć nasze serduszka na wysokości. A to jest taka dla mnie odskocznia, no bo Lisek musi mieć zajęcie. Gdzieś ta adrenalina musi we mnie kipić, żeby miał tą motywację do trenowania i czerpał z tego radość. Czy to nie jest tak, że ty ostatnio zająłeś 9. miejsce na Mistrzostwach Świata i gdzieś poczułeś, że ta elita ucieka, więc w takim razie będę... Nie, bo to osoby, które mówią, że powiedzmy Lisek gdzieś już troszeczkę gaśnie i ucieka do innej dyscypliny, no to patrzą tylko stricte tak statystycznie, bo te numerki teraz wiadomo, że są trochę inne, bo Mondo Duplantis podniósł nam poziom w konkurencji w kogutyce, ale ja cały czas robię swoje, miałem jeden z lepszych sezonów w ostatnim czasie i on też dał mi dużo do myślenia, że ja jeszcze mogę powalczyć z najlepszymi. No i to jest 9. na Mistrzostwach Świata, no umówmy się, no nie każdemu jest dane wejść do finału, czy w ogóle się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata. Wiadomo, że ja chciałem wyżej, lepiej i mocniej i walczyć o top 3, dlatego opuszczałem późniejsze wysokości właśnie po to, żeby nie skoczyć jak najwyżej, ale żeby zająć jak najlepsze miejsce. No i później już była taka trochę loteria, troszeczkę taka ryzykowna gra. No i wyszło 9. miejsce. Także nie, absolutnie to nie jest powód mojego bycia we freakach, że myślę o skończeniu kariery. Wręcz przeciwnie, mam ochotę na kolejne igrzyska i myślę, że... Czyli to jest jedna walka w okresie posezonowym, a następnie wracasz i walczysz. Dokładnie. To jest walka posezonowa w moim wolnym czasie, kiedy powinienem sobie pojechać na wakacje. Ja na wakacjach już nie byłem tyle lat, bo jestem gościem, który jest od zadań specjalnych, więc ciągle coś robię i moja żona mówi, Piotr, proszę cię, pojedźmy już na te wakacje. No i teraz w tym roku też się nie uda. Próbowałem gdzieś tutaj wypytać się w środowisku, ile ty możesz mniej więcej zarabiać rocznie i tak wyszło mi z moich obliczeń, że taka jedna walka to może być mniej więcej jak jeden twój cały sezon, jeśli chodzi o zarobki. Potwierdzasz, zaprzeczasz? Nie, to zaprzeczam. Ujawnisz rąbka tajemnicy, skąd masz te informacje? Do wyciekasz i może... No to jest zdecydowanie w błędzie. W lekkiej atletyce jest ciężko zarobić dobre pieniądze, ale ja i mam się wszystkiego, żeby godnie żyć i żeby... Czyli to są jeszcze większe pieniądze niż na przykład cały sezon w lekkiej atletyce? Nie. Odwrotnie. Jakby ja w ogóle wiem, że ludzie mi w to nie wierzą. Oczywiście pieniądze są też motywacją. Nie ukrywam tego, ale pierwsze co spojrzałem na kontrakt, mówię,
czy to będzie naprawdę to, w czym będę czuł wyzwanie i będę mógł się sprawdzić. A dopiero w drugiej kolejności spojrzałem na zarobki. Oczywiście one są bardzo duże i myślę, że wielu z nas nie może sobie wymarzyć takiej pensji, ale no na pewno to nie jest, jedna walka to nie jest sezon. Sezon jest bardziej lukratywny. Ale można powiedzieć, że Piotr Lisek otworzy nowy trend w lekkiej atletyce, że teraz nie wiem, czy Fajdek, czy Bukowiecki też będą szukali swojego szczęścia w klatce? Myślisz, że to tak się zacznie? Nie wiem. Pytanie, co siedzi u nich w głowach akurat u tych dwóch osób, o których wymieniłeś. No, tutaj akurat Bukowiecki no właśnie, bo Fajdek do kawał byków. Tak, ale to ciężko też poza tymi dwoma nazwiskami wskazać, kto jeszcze chciałby na przykład dołączyć. Ja myślę, że jest mało osób, które porwałyby się na takie właśnie wyzwanie. Na taką atrakcję. Też każdy, kto śledzi galę freakowa, nawet nie trzeba ich śledzić, żeby wiedzieć, no, że są tam elementy, nazwijmy to, patologii. Mhm. I pewnie też się spotkasz z takimi zarzutami, o, że Lisek to przyszedł po to, żeby ocieplić wizerunek federacji. Jak odpowiesz takim już, głosom? Już są te głosy, że zawiodłem się na tobie, że będziesz teraz promował takie zachowania. Ja uważam, że Fame przeszło długą drogę od tego. Takich zachowań bardzo mocno patologicznych. Wiadomo, że tej kontrowersji szukamy, bo tego ludzie chcą. Ale wszystkie te złe słowa są właśnie na Fame zrzucane, a ludzie jakby, to jest myślenie takie stereotypami niesprawdzone. Ja myślę, że Fame teraz dokłada bardzo dużej uwagi do tego, aby to miało być show dla jak największej liczby ludzi i żebyśmy się przy tym dobrze bawili, a nie żeby propagować złe zachowania i myślę, że oni do tego przykładają bardzo dużą wagę. Ja też będę starał się swoją osobą promować sport i jeśli ktoś ogląda tylko content taki freakowy, no to może zainspiruje się tym, że jest Piotr Lisek i przyjdzie na trening lekkiej atletyki albo skoku, też cię zapraszam. Jeszcze przejdziemy do analizy twojego rywala, ale tak w jednym zdaniu. No to on potrafi robić show, czasem jego rywal no może nawet zarobić puszką w twarz. Ostatnio była taka sytuacja i tak się zastanawiam, a czy gdybyś ty dostał, czy to liścia, jakimś przedmiotem, albo po prostu został obrażony, to będziesz się wdawał w takie konflikty, czy będziesz za wszelką cenę starał się zachować spokój i klasę po prostu olimpijczyka? Ja nie wiem, polecam śledzić, bo kompletnie nie wiem, czego się mogę spodziewać, jak zareaguję. Ja przede wszystkim jestem sobą i to nie jest jakaś taka udawana postać moja w internecie, więc no, nie będę mógł tego zmienić, jak niektóra część społeczności freakowej, oni też nie są w prywatnym życiu tacy, jacy są na tych konferencjach. Ja tutaj nie mam takiej możliwości, więc zobaczymy, co się tutaj stanie. Oficjalnie twój rekord to 0-0, ale tak się zastanawiam, a jaki masz ten bilans walk ulicznych? Ja myślę, że byłoby tak 0-3, no, w sensie, że przegrałem ze 3 walki, bo tak myślę, że tak bardziej poważnie, to może z 3 razy w życiu się biłem, jak byłem tam młody, buńczuczny. I chyba nigdy nie wygrałem. Ale to było tak, że ktoś ciebie zaczepiał? Ja w ogóle nie jestem gościem takim agresywnym w taką stronę, że od razu na bitkę. Więc jak już faktycznie dochodziło do jakichś takich spięć, no to zawsze byli więksi i więcej ich. Tak, jest tak, tak, tak. No ja kiedyś nie byłem taki wysportowany, kiedyś byłem bardzo szczuplutkim chłopaczkiem, więc ciężko było gościa bardziej szczupłego ode mnie. A kiedy zacząłeś w ogóle treningi i gdzie trenujesz? Trenuję w Berserkers Team w Szczecinie, pod okiem Macieja Wtuszko i Rokeza. Czyli też byłego zawodnika KSW. Tak, tak. I myślę, że czerpię z tego bardzo dużo przyjemności. Ale od jakiego czasu? Od jakiego czasu? No to dzisiaj to będzie 2 tygodnie. Naprawdę? Tak, bo ja jeszcze nie kończę. Ale masz taki reżim treningowy typu 2 treningi dziennie? Tak, ale dla mnie to jest normalne, bo ja sam mam 2 treningi dziennie do konkretnej skokotyczce, a przez to, że nie kończyłem sezonu swojego tyczkarskiego, no to mój sport jest na miejscu pierwszym, no priorytetem jest dla mnie, więc ja musiałem ciągnąć te treningi tyczkarskie do skończenia swojego sezonu letniego 2023, no i dopiero wtedy mogłem pójść na trening. To jest tak, że na przykład ty się nastawiasz tylko, nie wiem, głównie na przykład na stójkę, czy równomiernie trenujesz także zapasy i parter? Na razie nie wiem, bo ja tam na razie mam 2 lewe ręce i 2 lewe nogi, nie wiem jak to wszystko, nawet jak już potrafię obalenie, to się okazuje, że nie ta ręka jest z góry i ta dalsza część nie idzie tak jak powinna w stójce. Też te pięści dochodzą do mojej twarzy.
więc... A tutaj make-up trochę zakrył. Także nie, ja czerpię z tego radość, a nie wiem, gdzie będę lepszy, przyznam szczerze. Ale nie masz czegoś takiego, że na przykład większą satysfakcję daje on ci... Stójka mi daje więcej satysfakcji, ale chyba jestem gorszy w stójce, przyznam szczerze. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz, ale powiem ci, że jak tak usłyszałem, że twoim rywalem będzie słynny Darolew, to tak szczerze mówiąc, nie chcę powiedzieć, że poszedłeś na łatwiznę, ale nie jest to chyba wielkie wyzwanie. Więc ja nie za bardzo miałem wpływ na swojego przeciwnika, oczywiście wyraziłem swoje zdanie i ja też nie na tyle siedziałem w tym, żeby widzieć zakulisowe życie tych sportowców, którzy biorą w tym udział, żeby wiedzieć, kto na jakim poziomie jest. Powiedzmy widzą, że Darolew na przykład przegrał z Marcinem Neumannem. To jest może jakiś... Okej. A ja podchodzę do tego, że ja po prostu nie staram się nie lekceważyć żadnego swojego rywala i myślę, że mimo, że dostaję faktycznie wiele głosów, że to będzie łatwy przeciwnik, to jednak przez tyle lat kariery zlekceważyłem już na tylu imprezach przeciwników, że wiem, że to jest po prostu błąd. I podchodzę do tego jak najbardziej umiem profesjonalnie. No nie, bo tak się zastanawiam ostatnio, chociażby Zbigniew Bartman zadebiutował na gali freakfightowej, był tak siatkarz, niedawno też walczył, były piłkarz Błażej Augustyn, no i oni są tak mniej więcej w podobnym No to może jak wam jest za mało, to trzeba drugiego przeciwnika mi jeszcze dać tego 29. Ja myślę, że tutaj Bóg Estetyki też wyraził swoje zdanie, że mógłby ze mną zawalczyć. Ja mówię, no słuchaj, Nathan, no ja mam tylko czas 29, później niestety, ale są igrzyska, więc jeśli chcesz, to mogę zrobić dla ciebie wyjątek i walka po walce z tobą wyjść. Także jeśli wam mało będzie, jeśli chodzi o Dara, no to Daro Lewa, no to jestem. Czyli byłbyś gotowy ewentualnie na dwie walki. No jasne. Ale tak oficjalnie nawet, można powiedzieć. Ja jestem tutaj, żeby się bawić. Mam nadzieję, że to tak to będzie odebrane. A dla ciebie liczy się po prostu wygrana, czy masz jakiś sobie wymarzony scenariusz typu knockout? Nie, wiadomo. Albo low kickiem, jak Świerczewski, który właśnie tak pokonał Darulę. Ja chciałbym wygrać, oczywiście, bo jestem ambitnym sportowcem i ambitnym uczestnikiem fejmu. Tyle. Kropka. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Chyba. Czyli to jest tak, że ty chcesz w takim razie, skoro dalej skok o tyczce ma być dla ciebie priorytetem, to znaczy, że możemy się spodziewać, jeżeli wszystko ci się spodoba po debiucie, że to będzie typu jedna walka rocznie? Nie wiem, jak to będzie. Myślę, że będzie szansa. Ja myślę, że ten sezon, czyli olimpiada to jest sezon 4-letni między igrzyskami, czyli myślę, że teraz przygotowując się do igrzysk, ten reżim taki nasz sportowy jest jeszcze większy, jeszcze większy nacisk nakładamy na to, aby jak najlepiej się przygotować do tej imprezy, a później następne dwa sezony są troszeczkę luźniejsze. Myślę, że wtedy może się zobaczymy częściej, ale z racji tego, że tą tyczkę jednak mimo wszystko stawiam na pierwszym miejscu i będę chciał wystartować na Mistrzostwach Świata i Europy na hali na dworze, no to zobaczymy, jak to się uda pogodzić treningowo. Na razie robimy walkę 29, zobaczymy, z czym to się je i później tyczka. Chciałbym jeszcze ciebie poprosić o komentarz, bo zawodnikiem Fame MMA jest Robert Karaś, który niedawno miał wpadkę dopingową i tak się zastanawiam, jaką ty masz optykę na tą całą sytuację. Ja z racji tego, że sport jest inaczej, no my wszyscy piętnujemy ten doping w sporcie i ja myślę, że Robson dał się gdzieś tam delikatnie wmanipulować w jakieś tam czynności, ale to też nie umniejsza jego zasługom, żeby wytrwać 10-krotnego Ironmana czy to, co on robi, no to nieważne, co nie weźmiesz, to i tak to jest piekielny wysiłek i to jest też... Czy tam w ogóle doping jest potrzebny, czy to nie jest wszystko jednak w głowie? Jest w głowie i dlatego mówię, że no jest... No, że jest kotem w tym, co robi i tutaj też jakby... szkoda, że tak wyszło po prostu. A czy, tak już kończąc, czy ty się w ogóle czujesz na dzisiaj spełnionym sportowcem? Nie czuję się spełnionym, bo faktycznie jeszcze te Igrzyska Olimpijskie chodzą mi po głowie, jeszcze Mistrzostwa Europy, bo z Mistrzostw Europy na dworze akurat nie mam medalu, bo tak to z reszty imprez Mistrzostwa Świata na hali, Mistrzostwa Świata na dworze i Mistrzostwa Europy na hali stamtąd przewoziłem już sporo tych medali, no ale do spełnienia jeszcze trochę mi brakuje. To czego można ci życzyć oprócz zdrowia? Ja myślę, że zdrowia to jest tak, słowo klucz i dobrej zabawy. Do tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trzymajcie się.